Proszę pana, do kogo trafiają trofea pozyskane przez myśliwego niezgodnie z prawem? Czyli jakby ten odstrzał jest nieprawidłowy na 2 czerwone. Czy taki trofeum może trafić do myśliwego? Co się z takim trofeum dzieje? To znaczy nie. W rozporządzeniu, że myśliwy, który pozyskał trofeum na 2 czerwone punkty... Jakie rozporządzenie? Nie może być przekazany myśliwemu. Proszę pana, w jakim rozporządzeniu? Jest koło łowieckie. W jakim rozporządzeniu pan mówi? Czy to jest decyzja koła? No, chyba zarząd uchwały Mazurskiej Rady. Jest uchwała Mazurskiej Rady o tym, że trofeum pozyskane... Nie może być przekazane osobie, która pozyskała. Że trofeum pozyskane przez kogo? Przez myśliwego. Nie może być mu przekazane. Nie może być mu przekazane. Na 2 punkty czerwone. Jeżeli ma 2 punkty czerwone, a co to oznacza 2 punkty czerwone? Jest niegodnie, że rażąco nieprawidłowo odstrzał. Że punkty czerwone, kropka. Oznacza to, że odstrzał był rażąco nieprawidłowy. A rażąco nieprawidłowy to jest jaki na przykład? Ma punkt zielony, tak? Które w kryteriach odstrzału są wymienione. No i jak? Warunki, w jakim wtedy? No i co to jest na przykład? Prawidłowy, to ten, który dostanie zielony. Pana, czy rażąco nieprawidłowy jest o milimetr za duże albo za małe podłoże? Nie pamiętam tego. Czy milimetr? No. A ile? Centymetr na przykład za małe albo za duże? To już jest rażąco, czy nie? A o co chodzi w tych wykładniach? Nie, no to pewnie, bo nie to ma kryteria. Patrzcie, co to jest? Jakie to jest podłoże? Ale kogo mam pytać? Panią mam pytać, czy pana jako świadka myśliwego? No proszę pana, no. Mówi pan o kategorii 2 czerwonych punktów. Tak. Pytam pana, co to znaczy? Czy to jest o milimetr przekroczone, czy o jakąś większą ilość? Że większą to jakoś. Czy pan tego nie wie? Konkretnie. Bo pan jest podobno instruktorem, tak? Tak. No. To co instruktor wie na temat 2 punktów czerwonych? Ja nie badamy tego teraz, żeby wytłumaczyć. Niech pan wytłumaczy. Ma pan jelenia, który dostał 2 czerwone punkty, poroże. No, czyli jest pewnie niezgodnie z całymi kryteriami. Czyli jakie to są kryteria? Na przykład szczeli byka młodego, 5-6-letniego, obustronnie koronnego. Tak. Który dostaje 2 czerwone punkty za to. A dlaczego takiego bytka? Ma, albo, proszę? A dlaczego takiego byka strzelać nie można? No, to trzeba strzelającego za to. Ale nie. Dlaczego zgodnie z zasadami na strzelenie takiego byka z dwoma dostaje się 2 czerwone? Dlaczego według waszego regulaminu to jest nieprawidłowe? Jakiego rodzaju strzały państwo uznajecie za nieprawidłowe? Proszę nam o tych nieprawidłowościach wytłumaczyć, bo my się na tym nie znamy. No tak, to jest niezgodne z regulaminem, to już wiemy. I co ten regulamin mówi, co jest niezgodne? Nie regulamin, są kryteria poszczególne zagody. To jakie są te kryteria? Za młody, za duży, za ładny? No to nie wpływa na to. No to jakie? Wpływa w konkretnie. Forma poroża, czyli forma porostu. A co to znaczy ta, forma porostu? Bo my się na tym nie znamy. Czyli jest mówimy o byku, że jest na przykład jednostronnie, powiem, dwustronnie, czyli ma poszczególne nadocznie. Ośnik na to się obiera przez koronę, czy widzisz, czy pojedyncze tyczkę. Pana, jak ocenić, które poroże jest, ma 2 punkty czerwone, a to, które jest zgodne z zasadami odstrzału? Co decyduje o tym? Jeśli nie mieści się w kryteriach wypisanych. A te przy kryteriach to są jakieś tajemnicze, że tam państwo macie gdzieś to schowane i trudno powiedzieć, jakie są to kryteria? Czy pan zna te kryteria? Znamy. Komisja, która wycenia, czy ocenia, ma kryteria. I jakie to są kryteria? Te kryteria się ocenia, wygląda. I co to jest na przykład? Jeszcze raz. I co to jest na przykład? Te kryteria. Te kryteria. Niech pan opisze te kryteria. Wymienij. Proszę pana poroża, co? Sposób ustrojenia tego poroża na przykład czymś innym. Co to są za kryteria? No jak to państwo rozróżniają? Jak ma, jest konkretnie pokazane, jak ma wyglądać dane poroże. Tak jest. Kiedy ono jest niezgodne i takie poroże, które nie może być przekazane, bo ma 2 punkty czerwone, to też już wiemy. Teraz kiedy są te punkty czerwone przyznawane, bo co? No, jeżeli nie mieszczą się w kryteriach,
Albo jest za ciężki na dany wiek, albo jest za, za mocno rozbudowany. Byk w trzecim roku życia. Tak. To się tylko dane ciągle kryteria sobie i zdjęcia. No ale jak ten byk ma przesłane, ten byk ma to poroże nieprawidłowe jakieś tam, czy coś, to wy z tego wnioskujecie, że on jest za młody do tego, żeby go odstrzelić? No oczywiście. No to niech pan nam to opowie, no. Jeśli ja idę na polowanie, tak. Mam młodsza byka, na przykład w pierwszej klasie wieku. No. I wychodzi byk duży. Oni, to można zorientować się po wyglądzie, po kształcie tego poroża. Ja tego większego strzelę. Nie zmieszczy się w kryteria, bo za dużo waży, bo chodzi o to, że forma poradyczna jest taka. Odstrzał nie odpowiada pozwoleniu, tak? Tak? Tak, tak. Tak. Odstrzał jest klasa pozwolenia wpisana tego odstrzału. Pana, a teraz kto o tym decyduje, czy to jest dwa punkty czerwone, czy jeden punkt czerwony? Komisja czy... oceny trofeum. Słucham? Komisja oceny trofeum. Tak. Decyduje o tym komisja oceny trofeów. A w tej komisji oceny trofeów to na przykład pan pozwany był? Oczywiście, że jest. Był. Tak. Pozwany był w takiej w trofeum. Oceny trofeum. Tak. Pozwany był w takiej komisji. Pan też był w takiej komisji? Też był w takiej komisji. Proszę pana, czy stwarza trudności rozpoznanie, kiedy odstrzał jest rażąco nieprawidłowy, czy to jest dość trudne do rozpoznania? Ja myślę, że dla myślowego w dłuższym stażu to jest możliwość, żeby wie, że strzela, ale że to jest... Nie w tej klasie na pewno będzie rażąco nieprawidłowy. Myślę, że dla myśliwego z większym doświadczeniem nie jest trudne rozróżnienie, kiedy jest ten odstrzał nieprawidłowy. Tak? Proszę pana, czy to jest tak, jak ten myśliwy idzie na polowanie, to on wie, co ma strzelić, tak? Dostaje jakieś wskazania, tak? No, upoważnienie do polowania napisane. Dzik jeden na przykład. Mhm. I z tym porożem, a z tym jeleniem, to jak? To też wskazuje się, że... jeden byk, klasa pierwsza, czy druga, czy trzecia. I on może tylko to strzelić. Tak. Bo jak strzeli coś innego, to uznajecie, że to jest ten strzał nieprawidłowy, tak? Tak, niezgodnie z rozstrzałem wtedy jest. A ten przydział dla myśliwego tego, co może strzelić, to kto tego dokonuje, według jakich zasad? Idzie człowiek... Przydział odstrzału wykonywany jest przez łowczego koła, tak? Lub to zależy jakiś układ koła, bo może być i łowczy, i prezes koła. Ale zajmuje, że odstrzał... Albo przez prezesa koła. Prezesa koła, zgodnie z planem odstrzału. Tak. Proszę pana, a jeżeli to poroże jest nieprawidłowe, to komu ono powinno przypaść? Kołu? Nie, wyraźnie jest napisane. Nie może trafić do... To już wiem. ...myśliwego, który do strzelec. To jest własność koła. Koła. Koło może tworzyć na swoje siedzibę, może go sprzedać. Bo to jest własność koła, to nie jest myśliwego. Poroże może trafić. Do koła, którego jest własnością, koło może jest sprzedać. A czy zarząd na przykład okręgowy może przejąć takie poroże? Nie, to musi być zgoda koła, że przeznacza na cele ekspozycyjne i na cele do nauki. Zarząd okręgowy nie może przejąć takiego poroża.